Jego mękę podjętą dla naszego zbawienia. Otwórzmy więc nasze serca na doświadczenie boskiej obecności Chrystusa i przyjęcie Jego darów na sposób duchowy, poprzez łączność za pośrednictwem transmisji medialnych. Pozdrawiam stąd od Jezusa Przemienionego, Sądeckiej Góry Tabor, wszystkich, którzy się razem z nami łączą, poprzez transmisję internetową, poprzez regionalną telewizję kablową nowosądecką. Pozdrawiam lekarzy, bo wiem, że w chwilach wolnego czasu również razem z nami się modlą. Pozdrawiam was wszystkich będących w domach i łączących się razem z nami na modlitwie. Zapraszam was do duchowego przeżycia tego spotkania z Chrystusem, prosząc o potrzebne dla nas łaski w tym czasie próby. Trwajmy na modlitwie o stanie epidemii w Polsce i na całym świecie. Módlmy się także o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla zarażonych oraz siłę i mądrość dla lekarzy i wszystkich odpowiedzialnych za nasze zdrowie. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijący i policzki moje rwące mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i obludziem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Amen.
synagogu żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdyby oskarżali arcykapłani starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie. Także namiestnik bardzo się dziwił. A na każdy święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Baranasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat: którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjasza? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przyszła, przysłała mu ostrzeżenie: nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani starsi namówili tłumy, że wyżądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: którego z tych dwóch chcecie, żeby wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z nim. Namiestnik powiedział: cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szali, narzucili na niego płaszcz karmatny. Uplutwszy wieniec z sierpnia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go krzyżowali, rozdzielili między siebie jego szatę, rzucając w nie losy. I siedząc tam, pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis podanym jego imieniem: to jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok niego, przeklinali go i począstali głowami, mówiąc: ty, który burzysz przybytek i czynni dochód odbudowujesz, wybacz sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: innej wybawiam, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: jestem Synem Bożym. Tak samo leżeli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: on Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziął się gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dał mu pić. Lecz inni mówili: zostań, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
przybytku rozdarł się na dwoje z góry na nie. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. A wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazał się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: prawdziwie ten był Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry, drogie bracia, jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Was pozdrawiam. W tym trudnym, szczególnym czasie pozdrawiam rodziny, które się łączą razem z nami poprzez transmisję. Wiem, że niektóre rodziny przybierają odświętny strój, włączając telewizor, uczestnicząc w transmitowanej mszy świętej jako wyraz szacunku wobec Eucharystii. Pozdrawiam szczególnie osoby samotne, starsze, które ten czas odosobnienia, również pozbawienia sakramentów nie jest łatwy. Pozdrawiamy Was stąd, w sanktuarium przemienienia i ogarniamy naszą modlitwą. Wpatrujemy się, drodzy, w oblicze przemienionego Pana na różne sposoby. Teraz szczególnie przez szklany ekran. Zaczyna się nowy tydzień, niezwykły i w niezwykłym czasie, w którym znalazł się świat cały. Bo choć jak wszystkie pozostałe tygodnie w roku, ma 7 dni, nazywa się wielkim. Myślę, że szczególnie w tej sytuacji, jakiej jesteśmy, będziemy w nim duchowo przeżywali chwilę wzruszeń. Bo duchowo znajdziemy się w tłumie, który woła Hosanna. Będziemy w Ogrodzie Oliwnym, w Wieczerniku, na Kalwarii i przy Zmartwychwstaniu. Będziemy wśród apostołów, którzy pogubili się w wydarzeniach tego tygodnia. I to nie tylko Judasz, ale i ci najważniejsi z grona: Piotr, Jakub czy Jan. Nawet jednej nocy nie potrafili wytrwać z Chrystusem, gdyż oczy ich były zmożone snem. Piotr go się wyparł. Ci najpewniejsi zawiedli. A gdzie byli wówczas przyjaciele Jezusa? Łazarz, którego wskrzesił, trędowaci, który uzdrowił, chromi, którzy już mogli chodzić. Gdzie wtedy byli ci, którzy do niedawna chodzili za Nim? A może i oni wszyscy razem z rozjuszonym tłumem wołali: ukrzyżuj Go. Tym większy podziw i szacunek wzbudzają ewangeliczni bohaterowie drugiego i trzeciego planu. Szymon Cyrenejczyk, wprawdzie przymuszony, ale współczujący. Kobiety stojące blisko krzyża i równie odważne jak one, Józef z Arymatei, dopominający się o ciało Chrystusa. Nawet dobry młody ze sceny konania uczy nas, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie. W drodze zbliża się najświętszy czas w Kościele. Rozpoczyna się wielki tydzień, który ma nas wszystkich bezpośrednio przygotować na święta Wielkiej Nocy, Zmartwychwstania Pańskiego, w jakże innej scenerii i innych realiach. Dzisiejsza liturgia streszcza cały Wielki Tydzień. Rozpoczyna się on jednak od triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Gałązki palm mają nam przypomnieć to ważne wydarzenie z życia Chrystusa. Wraz z mieszkańcami Jerozolimy witamy Go wkraczającego do miasta jako Króla. Owo wkraczanie może mieć także znaczenie symboliczne, bowiem Jerozolimą jest nasze życie, nasze serce. Rozważmy więc, drodzy, nasze powitanie wkraczającego Mesjasza. Co z tego powinno wyniknąć, jakie powinno być nasze zachowanie? Drodzy, do tej pory uczestniczyliśmy fizycznie w tych wydarzeniach. Byliśmy w Kościele jako wierzący, kochający Pana Boga.
mieliśmy świadomość, że to są najważniejsze wydarzenia naszej wiary. Wielu może przychodziło bez większego przekonania, bo taka tradycja, to trzeba było tutaj być. Jakże zmieniła się sytuacja? Drodzy, wy chcecie tu być. My chcemy, żebyście tutaj byli. A jednak nie jest to możliwe. Bo tak trzeba w tym momencie dla dobra nas wszystkich. Ale to, drodzy siostry i bracia, wymaga od nas wszystkich większego zaangażowania w przeżywanie tych dni. Wymaga, drodzy, od was, starszych, świadectwa waszej wiary, świadectwa miłości do Pana Boga, do Kościoła, świadectwa wobec młodzieży i dzieci w waszych rodzinach. Bo to od was, drodzy, zależy, czy w tych dniach Bóg zagości w waszych domach. Od was zależy, czy znajdziecie czas na transmisję uroczystości poszczególnych dni. Od was zależy, jak zaangażujecie się w ich przeżycie i pokażecie sobie nawzajem, że kochacie Pana Boga i że kochacie się wzajemnie. Drodzy, najpierw należy sobie uświadomić, że Jezus przychodzi jako Mesjasz, Król pokoju. Nie można przyjmować Boga do swego serca bez wewnętrznego pokoju płynącego z czystego serca. Niestety w obecnym czasie istnieje wiele niepokoju. Sytuacja, w której znaleźliśmy się, nie pozwala na przyjęcie Jezusa w Komunii Świętej każdemu. Nie pozwala na przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi. Dlatego zachęcamy, abyście Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania w oparciu o przygotowany rytuał, który jest na stronie naszej diecezji, również na stronie naszej parafii. Jeżeli mamy utrudniony dostęp do tych stron, niech to będzie chwila wzajemnej modlitwy w gronie najbliższych. Niech popłyną słowa przebaczenia, przepraszam i modlitwy o potrzebne łaski dla waszej rodziny. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania ta wspólna modlitwa pokutna może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ogłoszony przez władze cywilne stan epidemii zagrażający ludzkiemu zdrowiu i życiu można uznać za niemożliwość zastosowania zwyczajnej formy sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego o numerze 1452, nadzwyczajnym sposobem pojednania się z Bogiem i Kościołem może być wzbudzenie aktu żalu doskonałego. W katechizmie czytamy: gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazwany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy lekkie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych. Jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Drodzy, mając na uwadze powyższe nauczanie Kościoła, wszyscy wierni, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie mogą w bliskości świąt wielkanocnych przystąpić do spowiedzi indywidualnej, otrzymają łaskę przebaczenia wszystkich grzechów, jeśli spełnią dwa konieczne warunki. Są nimi żal doskonały i postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, jak to tylko będzie możliwe. Akt żalu doskonałego daje człowiekowi stan łaski uświęcającej, w którym może przyjmować Komunię Świętą sakramentalnie, jak również duchowo. Przed aktem żalu doskonałego należy więc uczynić rachunek sumienia i postanowić poprawę, odrzucając popełnione grzechy i nawracając się do Boga. Pamiętajmy też, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania kościelnego, które brzmi: przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą,
zgodnie z decyzją Episkopatu Polski, rozpoczyna się w środę popielcową i trwa do niedzieli Trójcy Świętej, czyli w tym roku do 7 czerwca. I jeszcze jedna kwestia, która w ostatnim czasie wzbudzała zainteresowanie. Ten czas epidemii, który przeżywamy, nie przerywa 9 pierwszych piątków miesiąca, czy też praktyki 5 sobót pierwszych miesiąca. Jeżeli ktoś w ostatnim pierwszym piątku, czy wczoraj, w pierwszą sobotę nie przystąpił do Komunii Świętej, to po ustaniu epidemii winien dalej kontynuować tę praktykę. Wszystkie przywileje przywiązane do tych praktyk będą otrzymane. Siostry, drogie i bracia, w dzisiejszym wspomnieniu wjazdu Jezusa do Jerozolimy należy odnaleźć jeszcze jedno ważne przesłanie. Jest nim przestroga przed zdradą. Jak pokazały wydarzenia Wielkiego Tygodnia, w przeciągu kilku dni można od miłości przejść do nienawiści, od wierności do zdrady. Może być tylko jeden krok. Powinniśmy więc dziś zapytać, w których dziedzinach życia to napięcie pomiędzy wiernością Bogu a Jego odrzuceniem było w naszym życiu i jest najbardziej możliwe. To jest ten czas, byśmy go wykorzystali tak naprawdę na refleksję. Służyły nam do tej pory rekolekcje wielkopostne. Nasze parafialne zaplanowane pod hasłem "Kto stoi, niech patrzy, by nie upadł", kończyłyby się właśnie dzisiaj. Ale mamy możliwość uczestniczyć w rekolekcjach transmitowanych przez RDN. Teraz o 10:30, ale również w Wielki Poniedziałek, wtorek i środę o godzinie 18:00, głoszonych przez księdza biskupa Leszka Leszkiewicza. Siostry, drogie i bracia, dla nas wszystkich nie jest to łatwy czas. Dziękujemy wam za zrozumienie. Dziękujemy za życzliwość i troskę o nas. Z serca odwzajemniamy pamięcią w modlitwie, by przemieniony Jezus miał nas w swej opiece. Dziękujemy, że razem z nami się modlicie. Teraz modlitwę różańcową od paru dni odmawiamy z naszej kaplicy na plebanii. Czasem transmisje się urywają bądź zawieszają. Łącza niejednokrotnie są przeciążone i nie mamy na to większego wpływu. Bardzo dziękuję naszemu chórowi Weralikom, który w obecnych warunkach domowych nagrał pieśń "Dobranoc Boże Święta". Wraz z przesłaniem, życzeniami ta pieśń jest umieszczona w naszej stronie parafialnej. Zachęcam, aby tam wejść i razem z tą pieśnią z nimi się pomodlić. Bardzo dziękuję wam, drodzy bracia i siostry, za wszelkie ofiary, które przesyłacie. Zapraszam do duchowej łączności w te święte dni poprzez transmisję. Oprócz transmisji internetowych, również w RTK będą transmitowane od Wielkiego Czwartku wszystkie nabożeństwa i Wielkiego Piątku, i Wielkiej Soboty. U progu Wielkiego Tygodnia każdy z nas, drodzy siostry i bracia, powinien odkryć to najsłabsze ogniwo łączące z Bogiem. Chodzi bowiem o to, aby zawsze swoim życiem mówić "witaj", a nie "ukrzyżuj go". Prośmy o to gorąco słowami modlitwy. O święta mocy Jezusowa, któraś leczyła chorych, a słabym się dodawała, ogarnij i nas. I mogliśmy być wierni w trwaniu przy Bogu i w Jego miłości. Uczyń nas wiernymi w nieustannym dźwiganiu się z upadków. Bądź z nami do końca i umacniaj nas. Amen. Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby ich nauczanie przyczyniło się do większej chwały Bożej pośród wszystkich ludzi, a dobry Bóg im błogosławił. Ciebie prosimy. Za naszą Ojczyznę, aby wszyscy jej obywatele przyczynili się do większej odpowiedzialności za los naszego narodu i chronili ludzkie życie. Ciebie prosimy. O ustanie epidemii w Polsce i na całym świecie. O łaskę zdrowia dla wszystkich zakażonych. Wsparcie dla bliskich oraz wszystkich służb medycznych i sanitarnych. Ciebie prosimy.
Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i przyjdź nam z pomocą, bo tylko Ty możesz nas zbawić przez Chrystusa, Pana naszego.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan z Wami.